Drodzy widzowie, dzisiaj obejrzymy z Wami kompletną linię do granulacji pellet MLG 1000 Duo. Na tej linii można produkować pellet z trocin, odpadów słonecznikowych i odpadów rolniczych. Na tym zakładzie produkcyjnym trocina dębowa już jest rozdrobniona i dlatego linia zaczyna się z suszarni aerodynamicznej. Suszarnia aerodynamiczna SA800 służy do skutecznego usuwania wilgoci z trocin. Do zestawu suszarni wchodzi podajnik ślimakowy KSM600. Objętość bunkra 600 litrów i można go regulować za pomocą przetwornicy częstotliwości. Na górze znajduje się sito z silnikiem wibracyjnym dla kalibracji surowca. Ta linia jest przeznaczona dla trocin z większą frakcją, która nie podlega dalszej obróbce. Przesiewanie odbywa się w następny sposób: mniejsza frakcja przesiewa się przez sito, a większa spada na dół. Źródłem ciepła w suszarni jest piec na paliwo stałe. Suszarnia ma rurociąg z 5 rozszerzeniami, w komplecie z dwoma wentylatorami z mocą 4 i 5,5 kW. Cechą danej suszarni jest obecność dwóch obwodów, które po kolei przepuszczają surowiec, co pozwala wysuszyć materiał z dużą ilością wilgoci. Linia przyjmuje wysuszony surowiec przez podajniki MTS-200 Duo, które podają trociny do dwóch granulatorów. Jest możliwość regulacji podawania za pomocą przetwornicy częstotliwości na szafce sterowniczej. W razie potrzeby surowiec można nawilżyć za pomocą systemu nawilżenia, w zestawie którym idzie pompa, zbiornik na 200 litrów i wtryskiwaczy z dwoma zaworami dla regulacji podawania. Sterowanie odbywa się przez szafę sterowniczą. Granulatory Grand 300 z silnikami po 22 kW, niezawodne urządzenia, które mają możliwość pracować w parze i granulować z wydajnością 700 kg na godzinę. Są wyposażone w matrycę 300 mm i parą ruchomych rolków. Mogą pracować całodobowo, na życzenie klienta wyposażone w matrycę z otworami od 2 do 8 mm. Po przejściu przez granulator pellet jest oczyszczony i troszeczkę schłodzony za pomocą kalibratora chłodnicy BKO200. Dla zabezpieczania czystego granulatu jest zamontowany system odciągowy dla osunięcia pyłu. Ten system wyciąga powietrza nie tylko z kalibratora, a i z granulatorów. Gotowa oczyszczona granula za pomocą przenośnika taśmowego TL1000+, z opcją chłodzenie przez 12 wentylatorów jest podawana do systemu pakowania i chłodzenia BO600. Ta wagoworkownica jest przeznaczona dla dodatkowego chłodzenia pelletu i pakowania w worki. Na końcu linii znajduje się zgrzewarka do worków foliowych z M500. Nasze linie do produkcji pellet są certyfikowane w Unii Europejskiej. Kupując nasze produkty, Wy otrzymujecie bezpieczne urządzenia z wysokim okresem niezawodności i gwarancja z pełnym serwisem. Jest możliwość zamontowania i szkolenia przez naszych technologów.
Dziękuję za obejrzenie filmiku, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmów. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą wybrać produkt, który spełni Twoje wymagania.